Hej, cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Radek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w ROM 2 Total War. Kontynuujemy naszą kampanię. Teraz tak, czy ja ogarnąłem wszystko w tej turze? Chyba tak. Mogę sobie rozwalić ten bunt. Nie bym mógł poczekać, żeby tu jeszcze tak szybko mi po raz kolejny nie wyleciał ten bunt, ale mam jednak inne plany związane z tą armią. Po prostu chcę sobie ją przerzucić gdzieś. A bunty trzeba szybko tłumić. Dobra. Tak. I tak, wracamy sobie. Wyjdziemy tu. Jezus Maria, minus 25, to jest żart. Dobra, wy musicie się odregenerować, to się odregenerujcie. No tutaj nic nie wykombinuję. Dobra, chyba tyle w temacie, co? Ewentualnie, kurde, z wami bym sobie jakieś... Czekajcie, Liga Etruska może z wami. Jak ja mam stosunki z wami? Neutralne. Nie chcę sojuszu obronnego. Mamy trochę tych traktatów fajnych. Kurde, zobaczcie, jakie nie mają sił na północ. Nie mają już prawie wrogów. Ha, ha, kto jest na ich drodze? Rzym, oczywiście. Mam nadzieję, że nie będą chcieli się na mnie rzucić. Ale kurde, no na to wychodzi, że troszeczkę... No tak... Mogę mieć niedługo wrogów. W tych frakcjach. My salutations and the good wishes of our people to you and yours. Of what would you speak? We are willing to stand against these people if you think such efforts will. Wiecie co? Dam im, to może pozwolę, może się nimi jakoś zajmą. Albo nawet relacje, zobaczcie. O, już są przyjaźni w stosunku do nas. Świetnie. I will give ear to you and give tongue to the people's words. Dobra, teraz jest niska, szkoda. A Umbrijczycy, jak się zapatrują na mnie? Troszkę lepiej? Nie, neutralny jestem. Ekspansjonist, traktaty z Sabinowie, z Picenowie tylko dwa. I welcome you on behalf. Co tak słabo? And give ear to your words. Dobra, nie chcą nic. Kończymy turę. Martwią mnie te relacje nasze. Są słabe. Po prostu. A trzeba mieć wspólnych wrogów, żeby się lepiej walczyło, moi kochani. Znaczy, żeby mieć bezpieczniejsze plecy, tak naprawdę. Ale okej. Musimy przycisnąć teraz samitów, żeby stworzyć z nich raczej słabego przeciwnika. I zdobyć ich prowincję, żeby móc jeszcze jedną armię stworzyć. Jedną, dwie. Never mind. Kilka. Po prostu. I będzie dobrze. Dobra, dywersja, zamieszki, nieuchronny bunt. O, patrzcie, jacy skuteczni. Jedna tura i już po przeciwniku. Nie no, oczywiście to nie jest ich zasługa niestety, ale... Ale ciekawie to na pewno było. Tymi się przenosimy. Rekrutujemy sobie jeszcze jazdę. Czemu wy macie to? Tutaj też nie ma... O Jezus! Tam te jednostki, które mi tylko pieniądze pobierały niepotrzebnie. Niedobrze, niedobrze. Nie podoba mi się to. Tak, te dwa oddziały i... Jakaś piechota? Nie, ta piechota w tym miejscu jest słaba. W tym miejscu kawalerię warto mieć. Powiedzmy, że trzy oddziały kawalerii w armii to będzie dobrze. Całkiem. Więc co, tutaj jeden oddział... Tam trzy, więc wejdzie nam kawaleria do, jako kolejne koszty. Czyli będzie trzeba utrzymać kawalerię. Ta armia sobie tak tutaj stoi i stoi. Troszkę niepotrzebnie. Przerzućmy ją w inne miejsce. Może się wymieńmy po prostu troszeczkę. Ta armia ma nadzorować te tereny. Chociaż jest całkiem dobra, wiecie, powiem szczerze. Kurde, coś mi zachrypnęło gardło. Czekajcie, którzy są lepsi?
ci są tańsi w utrzymaniu. Może inaczej, może ta armia w ogóle właśnie poleci. Albo tego generała, przeniesiemy troszeczkę może armię. Pozamieniamy się jednostkami. I spróbujemy przycisnąć tutaj. A ta jedna armia będzie stała w tym miejscu, będzie sobie latała raz tu, raz tu i tłumiła bunty. Bo niestety na to w tej chwili musimy być przygotowani, że jakieś tam bunty będą. Co to będą za tury? Do pieniążków. Nasze tury, technologia. Do pieniążków. Czemu wy jesteście dla mnie tacy źli? Misje dyplomatyczne mnie wyszły, co? Ale mam i lepszy pomysł. Myślę sobie tego pana. Na misję dyplomatyczną do... Do Ligi Etruskiej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trochę pieniędzy to kosztuje, ale... Cóż. Żaden pieniądz nie jest... Inaczej. Dobre stosunki z sąsiadami są warte każdych pieniędzy. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. Troszeczkę trzeba popatrzeć, już pobawić się w w dyplomację. Powiem szczerze, że to zaniedbałem. Bardzo mocno. Jeżeli przegram tę kampanię, to przez to, że zaniedbałem dyplomację najprawdopodobniej. Bo jednak można mieć sojuszników. Tak mi się wydaje. To znaczy, oglądałem kilka kampanii zagranicznych. Takich w bardzo dużym skrócie. Znaczy, w 5 minut jedna kampania. I tam faktycznie dyplomacją się nieźle ktoś posługiwał. Na bardzo wysokim poziomie. Tak sprawnie. Jakiś tam wspólny wróg, wiecie, tam jakieś fajne miejscówka, handel, dużo pieniędzy tam chodziło w grę, to znaczy trzeba było przekupywać tego przeciwnika, inną frakcję. Ale ostatecznie, powiem szczerze, że wychodziło całkiem nieźle. Intryga polityczna, skutek implantacji ciągle szukał kara do morale oddziału. Dywersja, bunt, Chryste. Dyplomata mnie oszukał, co? Ty skurwysynu. To ty, nie? Obi zdech. Dobra. Tu jest pełna już armia. Sobie ją przeniesiemy tutaj. A w tym miejscu jest buncik. No a ten buncik to tak. O, ten buncik to się nawet nie... O, dzień dobry! Ja wam nawet pozwolę przejść. Będę taki dobry. Tutaj sobie zrekrutuję 3 oddziały jakieś do walki w zwarciu. Myślę, że tak. I w ogóle miałem ich pozmieniać, nie? Żeby lepsza armia walczyła. Dobra, ilościowo się zgadza wszystko, więc jest dobrze. Dałbym sobie nawet jeszcze w tryb fortyfikacji, ale widzę, że trochę za późno. A damy sobie tutaj podszkoli, żebyś podszkoliła armię. To jest plus 20, super. Tam zaraz będzie bunt, szkoda. Tylko czy w tej Hadrii możemy coś zrobić? No możemy ewentualnie ring. Port cywilny, ale czy to się da? Na razie tyle. I niech to wystarczy. Teraz tak. Ten gościu nie jest tu potrzebny. Jako generał. Czy ja się spodziewam jakiegoś ataku? Nie wiem, może tutaj go przerzucę. Niech będzie bliżej tamtej granicy, wiecie. Zawsze jakaś presja psychologiczna na ewentualnym przeciwniku jest, prawda? Bo ja nie potrzebuję tego generała tam. Tutaj mam zagęszczenie tych generałów, tych armii. Jest dobrze. Rzym jest stosunkowo silna frakcja. Samici są bardzo w stosunku do nas równi. Ci są słabsi jeszcze. Samitów trzeba zająć, nie? Zająć, w miarę pobić. Ja bym wam zaoferował daninę jakąś tak w postaci 200, żeby to nie było za dużo. Zobaczymy, czy nas bardziej lubią. Nie. Nie wyszło. Wydałem pieniądze na marne. Teraz jestem taki bogaty, że zobaczcie, robię to i jest wszystko dobrze. Ja bym chciał zatrudnić polityka jakiegoś. Wezmę ciebie, ponieważ... A, ja mogę jeszcze stąd wybierać ludzi. Kurde, dobra, mogłem to inaczej zrobić.
Ryzyko 0% to jest świetna informacja. Natomiast ty masz 29, ty masz 40, jesteś kobietą, ale masz tylko 3-3. Do przebiegłości bym chciał kogoś, kto ma fajną przebiegłość. Ty masz fajną przebiegłość. Chciałbym cię wysłać. Chciałbym kogoś w przyszłości wysłać do jako misje dyplomatyczne tutaj. Kontaktowa. O, widzę tutaj jakaś armia się pojawiła. Samicka. Będzie co bić. Frentanowie jeszcze żyją. Zważywszy na to, że ci ta frakcja, jak oni się nazywali? Tana M, która też mnie wkurzała. Ona rozpadła się sama w sobie w pewnym momencie, chyba po jakoś po 7 turach, coś takiego. Czy po 10. No to tutaj już mamy 3 tury za nami, czy 4 bodajże. No to załóżmy, że jeszcze 6. No jeszcze 6 tur dam radę, tak? Przeżyję to. O Jezus, jak irytuje. Strasznie działają na naszą niekorzyść, ale cóż. Życie. Dywersje, zamieszki, zakłócenia, nieuchronny bunt. 2 razy. Aha, bo tu? I gdzie? No chyba już nawet wiem gdzie. Dobra, normalny tryb. Pozbędziemy się tej armii. O kurde, jaka przewaga. No dobra. Od razu jak pozbędziemy się tej armii, to jeszcze dostaniemy pieniążki z niego. Z niej, pieniążki, pieniądze. 389. Mogło być więcej, wiadomo. Tam jest nieuchronny bunt. Dobra, no i tam zmierzamy. Jestem minus 29. Ile to jeszcze potrwa? Nie będę inwestował w żadne świątynie Jowisza bez przesady, dajcie spokój. Już do zburzenia, już do zburzenia. Nie potrzebuję tego, bo to zbyt wysoki poziom tu jest chyba. Tej osadki, tak mi się wydaje. Dobra, podejdziemy sobie tą armią, bo ja chcę zobaczyć, co tu się dzieje. No nie dojdę ich. Patrzcie, jakie cwaniaki. Tak się ustawili, że ani jedną armią, ani drugą nie jestem w stanie ich dojść. Nie. Okej. Wydaje się, że są... O kurde, jaką armię ma. Ja pierdzielę. Dobrze, on dwie swoje armie. A tutaj mam... jeden oddział mniej. 500... Koszty utrzymania 370, ale kampanijna kawaleria... Nie no, nie bądźmy tacy bogaci, tak? Mamy dużo jednostek. Postarajmy się złapać przeciwnika. Natomiast tak, tutaj mam bunt, prawda? Nie, tu będzie bunt dopiero. Tu też będzie bunt. Tam był dwa razy nieuchronny bunt, a nie, że bunt od razu. Okej. Ale przychody mam całkiem niezłe, muszę przyznać. Jeszcze raz dyplomacja, albo inaczej. Pani Kobito. Organizuj igrzyska. Koszt ogromny. Minus 2 do lojalności pozostałych stronnictw. 8 do... To jest słabo, wyślijmy serię już. Trzeba być jakby... Plus 8, minus 2 do lojalności. Koszty ogromne. Tutaj 700. Co Umbrijczyków bym sobie udobruchać chciał. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Ale fajnie by było, gdyby to wyszło. Jest kobietą, jest w miarę dorosła. Powinno być dobrze. Ale się komputer ustawia. No kurna, jak mnie to irytuje. No nic. Tutaj chyba nic nie poradzimy, co? Tu też nie. Koniec tury. Żartujecie sobie. I oni teraz na pełnej prędkości mnie tak ominęli niby. Dobra. Widzę rozwiązanie tego konfliktu. Nawet całkiem fajne. To znaczy będę musiał cofnąć dwie armie, ale widzę rozwiązanie. To najważniejsze, to najistotniejsze. Tam się ale zobaczcie, jakie cwaniaki mi tutaj obniżają. Jakieś ten, morale armii. Znaczy zasięg ruchu, widzenie, cokolwiek. Mniejsza w to. Są interesującymi przeciwnikami. To na pewno. O, patrzcie. Kto nam pomaga. Wow. Rzeczywiście. Pelingowie nam pomagają. Chyba chcą się przypodobać troszeczkę. Albo zebrać pieniądze za bunt.
ale ja zgarniam 400 sztuk. O proszę, pięknie. Nagle teraz zobaczcie, jacy mili się stali dla nas. Podoba mi się to. Szybki atak, zanim przyleci jeszcze przeciwnik. Nie, 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 do widzenia. Do widzenia. Bunt sam się stłumił. Coś pięknego. Jeszcze was wyzwolę. Bądźcie wyzwoleni. Dywersja, dywersja, bunt, bunt. Intryga polityczna. Twój dyplomat wróci w towarzystwie słynnego uczonego. Świetnie. Coś tam piraci, to mnie tam, wiecie, grzeje troszkę. Ale z Umbrijczykami mamy już teraz minus 3, bo mamy dobrą więź kulturową mamy. Czemu nie? Z tymi mamy 63 wręcz. Ci są neutralni, Umbrijczycy są tacy średni. No dobra, będziemy się tutaj trochę podlizywać im wszystkim, ale nie ma innego wyboru. Natomiast ciekawsze będzie to... Oczywiście, idziemy tak. Tutaj, jedną armią. Tutaj drugą. Ja teraz nie rozumiem, czemu ja nie mogę ich zaatakować? Wejść w ich strefę komfortu, że się tak wyrażę. Dobra, jeden legion. Tamten dał radę. Dobra. O to chodziło, moi konie. Zasadzka, Bucefale. Jeden. Posłuchajcie. Piękna bitwa. 81% tutaj tylko straty. Nie chcę grać przeciwko tym. Bo ja wiem, co to są za jednostki. Nie chcę prowadzić bitwy, bo będę miał duże straty. Na automacie wyjdzie mi mniejsze. Powiem całkowicie szczerze. Jako doświadczony gracz ROM 2 Total War. Te jednostki są przepotężne. Wypuścimy sobie jeńcy, bo to 2000. Świetna sprawa. Jeszcze generał, zobaczcie, zyskuje. Pewnie na lojal rozpływać się musi. Że tak dobrze mu poszło podczas tej bitwy. Wy się trochę zmęczyliście, ale od razu macie regenerację. Świetnie. 10 tysięcy złotoskarbców. Ha, coś pięknego. Dobra. Co tutaj wybudujemy wam? Gdybyście nie mówili, że jesteśmy brutalami. Dobra, damy wam te pola marsowe. Czemu nie? W tym miejscu damy wam... willenkę i damy jeszcze port cywilny. A niech będzie. Natomiast ja potrzebuję... przebudować... Znaczy w ogóle ja potrzebuję technologii wojskowej już. Tak długo, długo się opierałem, żeby w ogóle nie rozwijać tych technologii wojskowych, ale to nie był dobry pomysł. Tutaj mogę mancipicjum. Ale może po prostu dajemy kolonię rolniczą i będzie dobrze. Tak myślę. Te dwie armie z kolei zaraz pójdę sobie uderzyć na kapułę, a ja mam jeszcze szpiega. Którego tak dawno nie, w ogóle nie wykorzystałem, nie wykorzystywałem. Co dopiero tak dawno, to jest w ogóle złe określenie. Fajny garnizon by tu się wydarzył. Tam nawet nie muszę w takim razie zmierzać. Ale zmierzę. Albo nie. Się kurczę zastanawiam, co robić. O, o, bardzo ładnie. 4 do ładu publicznego w danej prowincji. Zobaczymy, jaki będzie teraz ład publiczny. 11. Dobrze, to będziemy panować teraz w takim razie nad tą prowincją. Troszkę ją, troszkę tam swojej kultury wejdzie. Niech wejdzie naszej, tam swojej, naszej kultury niech wejdzie. W tych miejscach również będzie bardzo fajnie. 30 żywności, świetna sytuacja. No i na razie, dobra, mamy te 5000. Moglibyśmy stworzyć kolejną armię tak naprawdę i coś uderzyć. Moglibyśmy. Nawet, znaczy inaczej, możemy tak zrobić, że stworzymy sobie nową armię i na coś uderzymy większą siłą. Mamy takie pieniądze, mam takie fundusze, świetnie.
Ale nie wiem, czy nie lepiej w rozwój teraz troszeczkę zainwestować. Wtedy będziemy mieli duże fundusze. I tu jest pytanie teraz. Ta prowincja jest bogata i będzie dawała nam przychody z różnych źródeł, to po prostu sobie to rozwinę. 5 tur. Sporo, ale niech tak będzie. Ta też jest w miarę bogata. Koniec tury. Chociaż poczekajcie, może ile odcinek trwa? Nie, 20 minut dopiero. To niewiele. Kto tam awansował jeszcze, taki cwaniak jakiś? Ty może? Pan awansował, dzień dobry. Jeszcze większe podatki, 6% do podatków. Wow, świetnie. Koniec tury. 2000 przychodu, to nam nie będzie chyba teraz spadać, prawda? No bo czemu miałoby tak się dziać? Samnici jeszcze istnieją. Istnieje jeszcze kilka frakcji, które niedługo przestaną istnieć. Przynajmniej takie są założenia, takie są plany. O! Liryjscy piraci. Albo liryczni piraci. Wiecie, różnie może być. Oh, uwielbiam. O proszę, nadpływają. Skądś. O, chętnie. Za stówkę? Panie. Wykryto tajnego. Dywersja wojskowa. Udało mi się zrobić dywersję wojskową. No jestem pod wrażeniem umiejętności tegoż generała, natomiast interesuje mnie, co tutaj jest. Ukończono budowę, zyskano pomocnika, napotkano frakcję Tars. No właśnie, bo jakby tak mi się dawało, że ich wcześniej tutaj nie widziałem. Słuchajcie, moi mili. Podejdziemy sobie pod granicę. I zaatakujemy w następnej turze. Tutaj to w ogóle mi się przyda, bo jeszcze sobie zrekrutuję jakiś oddział. Niech to będzie piechota. I teraz technologia. Technologia to niech będzie trening taktyczny, bo na nam castrum. Czyli dostęp do nowej jakości, nowej ery żołnierza. Żołnierza. No nie wiem, nowej ery po prostu. Tak to nazwijmy. Tu mnie martwi to coś. Jakieś 19 jednostek. To ma naprawdę spory zasięg. Dajmy sobie jeszcze dwie jednostki do rekrutacji. Jeżeli zaatakują tutaj... Czy mają prawo zaatakować tutaj, tą osadę? Tego chyba nie. Dobra, mniejsza, zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj nie zaatakują mnie. Chcę przepłynąć gdzieś dalej. W ogóle gdzie napotkaliśmy tych dziadów? Wow, jaki szlak handlowy tutaj. Dyplomacja zatem. Chciałbym pohandlować. Ci są jacy uchani, 90 aż. O to chodzi, Umbrijczycy. Mogą być lepiej, z tymi też mogą być lepiej, ale z Umbrijczykami przecież możemy handlować, prawda? Jeszcze dam ci pieniądze trochę. Może trochę więcej. No to tak to mi się zwróci za 3 turki. I z Umbrijczykami mamy już 17, czyli nastawienie zgoła pozytywne. Dyplomatycznie wyglądamy całkiem sensownie. Tylko tak naprawdę Sabinowie. Ale Sabinowie nie są zbyt lubiani przez wiele frakcji. Można ich teraz łatwo... Kurczę, przepraszam bardzo. Kichanie się mi włączyło, aż mi brzuch rozbolał. Można będzie Sabinów zaraz zjeść. Niebawem. Jakby dali mi dostęp wojskowy, to mógłbym tam ruszyć, ale chyba nie tą armią. Znaczy, wydaje mi się, że jedna armia byłoby za mało troszeczkę. Ale nic, koniec tury. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie planem oczywiście jest ekspansja w stronę Samitów. Czy Samnitów. Jeżeli to się powiedzie, a myślę, że się powiedzie, bo stracili właśnie armię, dużo większej raczej mieć nie będą. Powinno być dobrze. Tu mnie zaatakują. Tak, myślałem, że do tego dojdzie. Za wolno płynęli. Raczej bez szans.
Jeszcze minimalne zwycięstwo? I zgarnęliśmy 1500 sztuk. Waluty. Świetna sytuacja, podoba mi się to. Że udało nam się jednak odeprzeć ten atak. Nawet nie musiałem walczyć. Czyżby Pelingowie chcieli się zająć tamtą frakcją? Znaczy tymi buntownikami. Nie miałbym im tego za złe. Dywersja, bunt, sabotaż, coś tam. No dobra, bunt jest w tym miejscu. Oczywiście szybki automacik. Ty będziesz miał zwycięstwo, będzie lojalność rosła. W końcu jesteś taki dobry, taki dzielny. Wszystkie panny w Rzymie za tobą latają. Ja mam pieniądze. A minus 30 znowu. Świetnie. Dobra. Wchodzimy tutaj, panowie i panie, i nie tylko. I zdobywamy z łatwością tę prowincję. I lecimy teraz tak dwiema armiami. Co ty na to? Legie drugie i Lego pierwsze. Oczywiście okupacja. Nie ma sensu tutaj robić innych złych rzeczy. Natomiast teraz tak, interesuje mnie, co jest w tej prowincji. Jest dużo. 20 i 20. I to są jednostki całkiem silne. To znaczy te armie są całkiem silne. Dajmy sobie może to. Dajmy sobie może to. I ci oczywiście tutaj. Fajne te miasta. Bardzo mi się podoba tutaj. Ale jest jeden problem tego wszystkiego. Bo teraz tak. Ja mógłbym sobie teoretycznie wejść tędy i zaatakować. Tylko ci mają jedną turę do mnie. Tak by zdążyli i oni z kolei mogliby mnie zaatakować. A przy takiej jakości jednostek, gdzie każda... Jezu, w ogóle hiszpańscy... Nie, hiprińscy. Hiszpańscy. Nie, zobaczcie, te jednostki są ogromnie... O Jezu, lata świetlne przed nami jakościowo. Potrzebuję tej trzeciej armii. Bez żartów. Naprawdę. Potrzebuję trzeciej armii. I cztery oddziały rzymskich lekkich hoplitów na początek, powiedzmy. Tak, żeby było w miarę spokojnie, w miarę miło, sympatycznie. Damy tutaj ołtarz Ceres, może i farmę. Zawsze to jakieś fundusze. Szkoda, że tamtej armii nie mogę. Chociaż w sumie poczekajcie, jak to nie mogę. Już mamy z nimi naprawdę dobre stosunki. Z Umbrijczykami mamy takie zmieszane, a z Ligą Etruską średnie. Albo tak, ekspansjonizm nam wszedł. Czekajcie, ale gdybym z wami dał sojusz obronny, może nie, ale... A sojusz wojskowy też nie chcecie. Dostęp wojskowy możemy ci dać. A, nie chcą z Samitami, co? Dobra, 60. Wiecie co, do Ligi Etruskiej zdałoby się posłać naszego jakiegoś wysłannika. Mam nadzieję, że to się uda. I teraz tak, Samici są tacy cwani. Tak, mają tą prowincję, ale gdybyśmy ich odcięli od tej prowincji... Oj, nie chcę tego. Gdybyśmy ich odcięli od tej prowincji, to by bardzo dużo stracili. W ogóle Neapolis byśmy sobie zajęli. To. Ej, możemy tutaj zrobić duże zamieszania. Zdecydowanie. Tylko potrzebujemy tej armii. I będzie dobrze już. Tam jedną turę sobie przeczekamy. A z czasem mamy 30 minut. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi kani, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Mówi dla Radek. Bye bye.